Cześć, tutaj Dawid z bloga DawidSzachuje.pl. Dzisiaj mam dla Ciebie dosyć specjalny wariant, mianowicie postaram się w skrócie omówić Atak Grand Prix. Atak Grand Prix na początek ustalmy, jaki, jaka jest jego ocena teoretyczna. Z teoretycznego punktu widzenia przy... Ultra dokładnej obronie ze strony czarnego, atak Grand Prix nie jest najlepszym wyborem dla białego. To znaczy, czarny po prostu wyrównuje, czasem dostaje nawet ciut przyjemniejszą pozycję. Natomiast ustalmy w ogóle, jak ten atak Grand Prix wygląda. Atak Grand Prix jest to wariant, który biały może zastosować przeciwko obronie sycylijskiej. I teraz pojawia się pytanie, no skoro z teoretycznego punktu widzenia jest to taki podejrzany debiut, no to w ogóle po co ja go tutaj przedstawiam? No więc tak, pierwsza kwestia, teoretyczna ocena danego wariantu ma znaczenie dla zawodników, którzy tę teorię znają, czyli nie wiem, na poziomie 2.300, 2.400, czy 2.500, czy, czy wyżej. To rzeczywiście ten atak Grand Prix nie jest tam zbyt dobrym wyborem, natomiast na poziomie, 1200, 1300, 1400, czy 1800, czy nawet 2000, no to zawodnicy tak bardzo oblatani w tej teorii nie są. Więc ten wariant na zaskoczenie jest świetny. Więc przede wszystkim, komu rekomenduję ten wariant? Ten wariant jest świetny dla zawodników, którzy nie chcą się uczyć zbyt wiele teorii. Dla zawodników, którzy lubią atakować, i jest też bardzo dobry, szczególnie na blicach, bo plan jest prosty, a czarny musi się gimnastykować. Natomiast jeżeli chodzi o e, granie tego wariantu w partiach tempem klasycznym to moja rekomendacja jest tylko na zaskoczenie, raz na jakiś czas. Jeżeli będziesz ten wariant stosował w każdej partii, no to raz, drugi, trzeci przeciwnika zaskoczysz, natomiast za czwartym razem już przeciwnicy zobaczą, że to grasz i się obkują na ten wariant, natomiast tak od czasu do czasu jest to rzeczywiście fajna opcja, tym bardziej, że jeżeli grasz E4 w pierwszym ruchu, no to obronę sycylijską grasz bardzo często. I teraz porównajmy sobie, jakie są inne opcje. Oczywiście Opcją, którą mm, rekomenduję jest e, wariant główny, czyli wariant otwarty e, z ruchem D4. Natomiast tutaj e, trzeba być przygotowanym na przyspieszonego smoka. Trzeba być przygotowanym na Paulsena Tajmanowa Scheveningena. E, trzeba być przygotowanym na e, zwykłego smoka, na Najdorfa, na e, Dragadorfa, e, na war, e, wariant Okelego. To mm, akurat zawsze trzeba być przygotowanym. E, co tam jeszcze mamy? Jakiś wariant świeżnikowa, nie świeżnikowa, Pelikana, no tych wariantów jest naprawdę cała masa, to można siedzieć i siedzieć. Więc jeżeli ktoś chciałby umknąć tej teorii, albo nie oszukujmy się, jest po prostu leniem i nie chce mu się wkuwać, woli grać coś prostego, no to ten wariant jest po prostu idealnym wyborem. Tak zanim jakieś szczegóły, to na początek. Pokażę wam jak ten wariant jest trudny, nawet dla kogoś, kto zna te teorie w tym przypadku dla mnie. Ja, akurat wariantem Grand Prix, zainteresowałem się już dawno, dawno temu, od czasów juniorskich, ponieważ z niewiadomej dla mnie przyczyny w województwie lubelskim ten wariant jest no, Przynajmniej teraz to nie wiem, ale za moich czasów finiorskich był naprawdę niezwykle popularny. To znaczy, na wszystkie jakieś turnieje szachów szybkich, to ten wariant Grand Prix był grany, a grany. Ja akurat nie spotykałem się z nim tak często, ponieważ grałem obronę francuską. No, chyba, że tak na samych początkach, początkach mojej kariery, to tam miałem jakiś krótki, epizo krótki epizod z wariantem świesznikowa, więc tam się spotykałem z tym atakiem Grand Prix, natomiast później raczej francuza. Natomiast rzeczywiście często widziałem i te partie naprawdę były bardzo ciekawe, więc na tym szybkim czy błyskawicznym tempie gry to atak Grand Prix naprawdę wychodzi świetnie. Przede wszystkim tutaj wariant, znaczy plan jest bardzo prosty. Co chce zrobić biały. Przyjrzyjmy się mojej partii rozegranej na 3-0 przez internet. Tu biały gra skoczek C3, czyli jeszcze nie dajemy informacji przeciwnikowi, czy chcemy może grać wariant wymienny, może właśnie F4 i tak Grand Prix, jeszcze czarny nie. Wie. Ja tutaj skoczek C6, poszło F4, czyli biały chce po prostu zagrać skoczek F3, goniec C4, D3, zrobić krótką roszadę i jazda po prostu na skrzydle królewskim. Będzie chciał tutaj czarnego króla matować. Ja tu zagrałem D6, biały skoczekewczy. Wiadomo jak to fan przyspieszonego smoka. Ja lubię ustawić to i rzeczywiście jest to bardzo dobrym wyjściem dla czarnego, ponieważ ten goniec na G7 co by nie było dobrze chroni króla. Biały tutaj goniec C4 zagrał, to ja kontynuuję rozwój. Biały, roszatka. Ja E6 to jest też dosyć typowe podejście. Czarny odcina tego gońca. Ten goniec na C4 to jest po prostu morderca. Tak nawiasem mówiąc, też trochę mnie skłoniło do zrobienia tego kursu. Jak dudę sobie trochę pooglądałem. On tam na tych partiach tempem szybkim grał z Boże, zapominam nazwiska z Siągiem no, x i o -N -G się pisze to nazwisko, do tej pory nie wiem jak to się czyta i tam rzeczywiście szalone pozycje powstawały i ten Siąg zawodnik tam 2.600 właściwie miał grube problemy żeby jakoś walczyć z tym gońcem na C4 więc wariant jak najbardziej do gry jeżeli nawet zawodnicy po 2.700 go stosują, wiadomo na zaskoczenie ale jednak więc co robi biały? Biały kontynuuje tutaj rozwój, czarny to samo i biały Hetman E1. I to jest właśnie to, dlaczego ten wariant jest tak przyjemny do gry na tym tempie szachów szybkich czy błyskawicznych. Bo biały ma tu po prostu banalny plan. To znaczy, biały zawsze będzie ustawiał to samo. No tutaj wrzuci A3 bądź A4, żeby w razie co tego gońca móc wycofać, żeby czarny tego gońca nie zabrał. No i przerzuca tutaj Hetmana na H4, gra F5, poświęca pionka, wjeżdża gońcem na H6, później wjeżdża skoczkiem na G5 i tutaj we współpracy z Hetmanem matuje na punkcie H7. Plan banalny. Czy obrona jest tak banalna? No zdecydowanie nie. Wiadomo, że obrona zawsze jest trudniejsza, ale tutaj to czarny naprawdę musi ultraperfekcyjnie grać. Zaraz zobaczycie dlaczego. Ja tutaj zrobiłem roszadę i rzeczywiście jest to bardzo często grywane. Biały hetman H4 i czarny skoczek D4. Skoczek D4 jest ciekawym zamysłem. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby skasować tego skoczka F3. Skoczek F3 jest oczywiście ważną figurą atakującą, on często się włącza do nacisku na ten punkt H7. Natomiast nawet jeżeli czarny pozbędzie się tego skoczka, no to wtedy za to wieża tutaj wiedzie do akcji, więc dalej biały ma oczywiście możliwości ataku. I tutaj ważna kwestia jeżeli chodzi o ten wariant tutaj biały jedzie i się nie zatrzymuje. Tutaj nie ma, że jakoś na spokojnie, że jakoś bronienie pionka. Biały jedzie, atakuje F5. Ja tutaj oczywiście ten wariant wielokrotnie analizowałem, bo on jest bardzo niebezpieczny z punktu widzenia czarnego. I tutaj pomyliłem po prostu wariant. To znaczy, w niektórych wariantach czarny musi odbijać pionem E na F5, a w niektórych wariantach czarny musi odbijać pionem G na F5. I tutaj najlepszym odbiciem jest G na F5, z powodu takiego, że czarny może tutaj e ewentualnie włączać tego skoczka do obrony. Natomiast mi się e pomylił po prostu wariant i zbiłem pionem E na F5. I, i tutaj okazuje się, że pozycja jest już na pograniczu przegranej biały wjechał gońcem na g5 oczywiście bezlitocne związanie ja próbuję się czarnymi bronić no to biały jeszcze mocniej tutaj atak na e7 z atakiem na e7 wjechał no to ja tutaj desperacja, próbuję się bronić dalej no i tutaj jest już po prostu pozamiatane skoczek f6 szach, jeżeli biały wybije no to później dostaje mata na, dostaje mata na g7 a ja tutaj zagrałem król H8, no to oczywiście mata dostaje na H7. No i teraz zobaczcie, ja jestem tam zawodnikiem pod 2300. No i w 14 ruchach mi się tutaj zdarzyło przegrać. Więc jeżeli ja się mylę, no to zawodnicy na poziomie 1300, no to będą się mylili znacznie, znacznie ciężej. Więc wiadoma kwestia, jeżeli tutaj ten wariant będziecie sobie grali ze Stokfiszem, no to on was zmasakruje, tak? Ale prawda jest taka, że dowolny wariant możecie zagrać ze Stokfiszem i on was zmasakruje. Natomiast zawodnik 1300-1400 nie zna tej teorii, a biały tutaj plan ma prosty więc naprawdę na te na Zaskoczenie na 3, plus 0, nawet na jakieś 15 plus 0, czy 15 plus 10. Wariant no, świetny. Czarny mi bardzo ciężko jest się tutaj bronić. Generalnie rzecz biorąc, im krótsze tempo, tym trudniej się bronić. Więc im krótsze tempo, tym ten atakujący wariant jest po prostu lepszy. No dobrze, więc zobaczmy kilka innych opcji, jak tutaj czarny mógłby się ustawiać do obrony. Tutaj zobaczyliście takie ustawienie przez skoczek G7, i rzeczywiście jest to ustawienie, które ja czarnymi preferuję. Chodzi po prostu o to, że czarny ma tutaj dobrą kontrolę nad punktem F5. To znaczy, biały wiadomo, że on F5 będzie chciał prędzej czy później zagrać, ofiarowując piona, i w ten sposób zawsze bezpiecznie czarny może tego pionka wziąć. No z tym, że tak jak widać trzeba tam naprawdę ultra perfekcyjnie zagrać, bo jedno niedokładne wzięcie tego pionka już się okazuje, że jest po no dobra, więc jakie są inne możliwości? Inną możliwością jest ustawianie tego skoczka przez F6. Tutaj minus jest oczywiście taki, że kontrola nad polem F5 jest mniejsza dla czarnego. Z tym, że ten skoczek za to tutaj lepiej kontroluje pole H7. No więc jak to zwykle bywa, są plusy, są minusy. Co za to robi biały? Biały kontynuuje rozwój i klasycznie Hetman E1 tu nie ma żadnej niespodzianki. Skoczek D4, no to w tym momencie biały już powi powinien wybić. I teraz ciekawa kwestia. Biały od razu, od razu może się pozbyć kluczowego obrońcy, czyli skoczka f 6 No więc, oczywiście, bardzo dobry interes. Tutaj goniec musi zostać ograniczony, więc goniec odchodzi. No i teraz biały zawsze sobie ustawi A4. Tutaj wszystko ma bronione. No i teraz typowo, czyli Hetman G3. F5, koniec G5. Etman H4, wieża F3, wieża H3, możliwe też jest przez G4, F5. Czasem nawet zdarzają się takie sytuacje, że tutaj jakieś G4, G5 jest grane i tutaj pionek leci dalej, czyli biały po prostu atakuje tutaj na skrzydle królewskim, a czarny naprawdę się musi napocić, żeby w jakikolwiek sposób się tutaj wybronić. Więc plan prosty i często skuteczny no to zobaczmy tak jak to poszło w tej mojej partii, tu okazuje się, że czarny mógłby jeszcze trochę wstrzymać się z tą roszadą, a najpierw zagrać skoczek d4 no tutaj biały będzie musiał wybić, z tym, że skoczek zawsze na spokojnie odejdzie ten skoczek się przydaje tutaj ataku, do ataku, czasem można go poświęcić na h5, żeby linię, linię g otworzyć czasem tutaj do przeprowadzenia f5 się przydaje, a też cały czas zerka na tego pionka d4, który musi tutaj być broniony. Czarny z tym królem w centrum nie będzie mógł stać wiecznie, więc prędzej czy później może będzie musiał zrobić roszadę i tutaj jest takie ważne profilaktyczne posunięcie jak koniec b3, żeby to d5 nie wchodziło z tempem. W ten sposób po d5 biały będzie mógł zagrać e5. Będzie mógł przesłonić tego gońca i zainteresować się pionem d4. No więc jak czarny tutaj pobroni to goniec d2. Kolejna profilaktyka, ten goniec b3 to jest bestia. On tutaj bije w te punkty e6, f7 we współpracy z pionem na f5, więc dobrze jest, żeby tego gońca nam przeciwnik nie zabrał. Czarnego atak oczywiście zawsze możemy zablokować, no i tutaj właśnie G4 biały kontynuuje to natarcie na skrzydle królewskim, hetman H4, wieża F3, wieża H3 i czarny naprawdę będzie musiał się tam bardzo dokładnie bronić. No dobrze, więc mam nadzieję, że zaciekawił Was ten wariant. Jest on taki dosyć złośliwy dla przeciwnika, to znaczy takie proste, a często skuteczne podejście. Więc to jest taki wariant, ja to nazywam nalenia, czyli jednego planu się uczymy, no i bijemy czarnego zawsze tym samym. Oczywiście dzięki temu łapiemy spore doświadczenie tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o partie tempem klasycznym, to nie polecam tego grać w każdej partii, natomiast jeżeli chodzi o granie w internecie, czy granie na żywo od czasu do czasu, jak najbardziej ten wariant będzie świetną bronią, tak jak wspomniałem, stosowany nawet przez Dudę w najważniejszych turniejach. Więc jeżeli zainteresował Cię ten wariant, chciałbyś poznać więcej, to oczywiście w opisie do tego nagrania znajdziesz link do mojego kursu, w którym ten wariant Omawiam e, znacznie dokładnie. E, a jeżeli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych produkcjach i koniecznie daj znać w komentarzu, jaki wariant chciałbyś, żebym omówił. E, tutaj oczywiście wszystkich tych wariantów, które proponujecie, ja nie jestem w stanie omówić natychmiast, ale wszystko zapisuję na listę i po kolei te nagrania będą tworzone. Tak, żebyśmy mieli taką bazę, żeby każdy mógł ocenić, e, czy dany wariant się dla niego nadaje. Okej, okay, więc w takim razie dzięki wszystkim za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym nagraniu już za tydzień, chociaż w sumie akurat ja nagrywam to, tę produkcję 30 listopada. Za tydzień będę grał bardzo silny turniej i mam tylko kilka dni na przygotowanie, więc prawdopodobnie w przyszłym tygodniu nagrania nie będzie. Ale cóż, taki żywot szachisty trzeba się nastawiać, że jakaś dobra oferta turniejowa wpadnie. Dobrze, także dzięki wszystkim za dzisiaj i pa pa! E aí